ile gości będzie? Kameralnie, 150. No pewno, te huczne śluby to już przeżytek. A czym do ślubu? Mercedesem, białym. Ojej, nie mów, kupił? Nie, wynajął i wideo. Będą pokazywać? Nie pokazywać, tylko nakręcać. Na pamiątkę. Ojejku, ale ty to masz szczęście? Ja zawsze myślałam, że stąd wyjadę. No ładne cacko. Wie pan, bo my też mamy syrenkę. Serce wali jak dzwon, pompuje krew, ten porusza w taki stron. Prześladuje pęk, czujesz nasz pochodzący stąd. Sam wyśluż legendy zek, tęga wolek to pomoc, a dłoń to urywę. Matka, córkę i zięcia błogosław. Oj, córciu, córciu! Już ty długo panienką nie będziesz! Już ci za mąż trzeba iść! Już ty panienką długo nie będziesz! I bardzo dobrze! Halo, słucham. Halo, Kazik? Nie. Nie Kazik. Przepraszam, pomyłka. No to po co pan dzwonił? To po co pani podnosi słuchawkę? Bo zadzwonił telefon. $300? No. Co ja sobie za to kupię? Waciki! Jesteśmy w sanktuarium jednego z popularnych kaplanów wiedzy tajemnej. Jak widać, mistrz jest zajęty. Codzienna poczta przynosi sterty takich listów. Piszą dziewczęta o złamanych sercach, zaniepokojone lub też zdradzone żony, ludzie pogrążeni w prawdziwej rozpaczy. Na najbardziej zawile pytania mistrz odpowiada bez trudu. Powtarzajcie teraz za mną słowo w słowo. Przysięgam, że dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec z alkoholem, nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Dobra, dogadajmy się. 200 zł jako premia ten bezcenny argentyński kaktus. A pani jest jeszcze za młoda, żeby z nimi obcować. Widziały gały, co brały! Prorocy, którzy odgadują cudzą przyszłość, nie przewidzieli własnej. Nie przewidzieli tego, że ochrona skarbowa pociągnie ich do odpowiedzialności za ukrywanie dochodu. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę panią. Wzajemna przyjaźń i zaufanie podstawą prawidłowego funkcjonowania podstawowej komórki społecznej rodziny. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. Spokojnie. Zaraz się rozkręci. Viagra, Viagra, na pewno mi zagra. Uważaj, staruszku, nie szalej w tym łóżku. Viagra, Viagra, działała na szwagra. Ostrożnie, kochanie, bo serce ci stanie. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem. Jestem wesoły Romek. Mam na przedmieściu domek, a w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. Jestem wesoły Romek. Zabierzcie go stąd. I 5 otowań. Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. No cześć. Wolec jestem. Andrzej, ledwie się podoba. Myłem przed chwilą. So what's the deal with the million dollar man? You know the answer is like the green light. O, zobacz bracie, spójrz jak oni się ruszają. Nie sądzisz, że polskim chłopakom też przydałoby się trochę luzu? Przykumaj te kocie ruchy. Jestem taki sam, jak palec albo coś tam. Problemów rośnie sto, samotność ciężki los. W głowie mi się nie mieści, jak można być takim imbecylem. Przejrzyj się w lustrze. Zrobili ci z ryja galaretę patrzeć. Na ciebie nie mogę, grucha. No jak, będziemy się bili czy godzili, a? Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają. Wszyscy Maję znają i ją grają.
40-letnia Basia z dużym biusem? To nie dla mnie. Cicha mężatka full service. Niebrzydki Jacek kameralnie. Wydepilowana Krysia. Żebyś ty wiedział, jak ja mam okropne życie. Siara to potwór. Zdradza mnie. Bije, nie daje ani grosza. Jesteś strasznie spięty. Wyluzuj trochę. Oj, dobre to były czasy. Potrzebie i granat pod ręką był. I karabin. Gadają, że jak w sobotę zmówiny, a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień chrzciny. Idę na taras i wracam zaraz. Chłop dwie godziny sam, to tak jakby już nie był sam. A babie trzeba założyć homonto. No i co gaper zjawiła? Tu o naszą przyszłość chodzi. A jakaż to przyszłość będzie, jak od zwykłej świni zależy? To jest zwykły! Zapamiętaj to sobie! Cichusza! Poznałam go w klubu kawiarni jako fachowca na delegacji. Już po tygodniu przyjechał do moich rodziców osobiste zapoznanie zrobić. Jak zaprosił mnie kiedyś na dancing, to się nie upił wódką bynajmniej, ale winem i w dodatku importowany. Ej, baciarujcie, chłopcy! Ej, bo baciarki trzeba! Ej, kto nie baciaruje, ej, nie pójdzie do nieba! Polskie dziewczyny znaje cały świat. Polskie dziewczyny, chyba że są. Ja tam wódki nie lubię. O, wiesz, że wiro importowane. A jak zamierzę na wsi na urzędzie się utrzymać? Tuż takiego raz, dwa zmarnują, z nogami zjedzą. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Pawlak, od nowa nie zaczynaj, bo wy już raz zaczęli. Ja zaczął. A ja skończę. No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Tego akurat nie mogę dla ciebie zrobić. Ale mogę dla ciebie zrobić coś innego. Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło. Dobre, nie? Przecież słyszę. Nie słyszę, co mówią. Nic nie słyszę. Bo akurat nic nie mówią. Co mówią? Cicho, coś mówią. Który masz numery? 78. A ja 74, tylko w kiblu byłem. Żeby wasza noga więcej na naszym nie postała. A wasza na naszym. Tak przysiąg tatowi. I tak będzie na wieki wieków. Amen. Alkoholizm jest klęską społeczną. Alkoholizm jest chorobą. Przy dobrej woli można tę chorobę uleczyć. Istnieją naukowe sposoby przezwyciężania nałogu. Państwo prowadzi walkę z alkoholizmem, rozbudowując sieć poradni przeciwalkoholowych. A właśnie dzisiaj podziewa moja szanowna małżonka. Nigdy w życiu nie pił, tylko zaraz po ślubie przez tydzień, a potem nigdy. Drogę twoje, gardło moje. No, kończcie flaszkę i do domu. Uspokój się, nie pij tyle. Ja właśnie piję po to, żeby się uspokoić. No tak, to pij. Jeszcze więcej. Boję się, że wtedy będę za spokojna. Drogę twoje, gardło moje. Alkoholu pani nie ma? Nie, tylko woda kolońska. Może on pijak jest? O, oj Jadźka, ty prosto nie do wytrzymania. Tuż jakby on całkiem nie pił, to na wsi raz, dwa się zmarnował. Jako mechanizator żadnego poważania by nie miał. Choć troszkę musowo. Przyszedł do mnie, kładę się na łóżko, gaszę światło, śpienie, ale się jeszcze przewróciłem na bok, patrzę, stary! Jak mi szafa zaczęła fikać? A wiesz, ja po kielichu to dużej zaczepki nie potrzebuję. No i co tak grzebie? Jeszcze talerz przekręci. Przecież to się nie da jeść. Ja w tym wieku nie jadłam. Jeśli pan nie będzie jadał regularnie, przy pańskim trybie życia, katastrofa. Katastrofa. A ja palę, pan kierownisko. Ja palę przez cały czas. Na okrągło. Para, para, para. Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Para, para, para.
Jola walczy w kisielu. Może zobaczysz dziś. Wypręży się rozebrana jak żelkowy miś. Mariola walczy w kisielu. Robi najlepszy show. Jeżeli trochę poczekasz, zobaczysz ją. Pokaż jak się kręcisz, jak swym ciałem nęcisz, jak to lubisz, mała, żebyś więcej chciała. Długa noc przed nami, zostaniemy sami. Spróbuj teraz ze mną, mam na myśli jedno. Zaraz odwiozą mnie do tworek. Ja jesteś taka spięta, z takim pierścionkiem. Ale to tak, wiecie co, ja myślę, że już teraz wszystko będzie wiadomo, dziewczyny. Ale będziecie, to będziecie mieli dziusia. Ale co, będziemy śniadanie razem, obiad razem, kolacja razem. Ale przecież ty to lubisz. Przecież cały czas jesteście razem. Wszystko będzie wiadomo, na urlop razem, do kibla razem. No co do kibla razem, co do kibla razem, no pi. Nie spotkało mnie w życiu nic śmiesznego. Słyszała? Naszemu sąsiadowi Ugera ukradli. A taki był ładny, amerykański, szkoda. Dałby Bóg, żeby oni taki poślubie. Ja mam teraz karabin. I ja mam. Weźmiesz swoją dziewczynę, jakąś jej koleżankę. Może być Mariola, która to jest? Ta bez zęba? Ale resztę ma. Dobra, to nie biorę otwieracza. Ty, pamiętasz taką Lucynę? To tamta nie miała trzech zębów. Słoiki można było otwierać. No i wiesz, bierzemy dziewczynę, wsiadamy w auto, idziemy gdzieś za miacho. Czasami żałuję, że nie urodziłem się czarny. Wszystkie ryśki to porządne chłopy. Nie rozumiem, dlaczego nie mogłam zadzwonić z twojego telefonu. Nie będziesz dzwoniła do byłych fagasów z mojej komory, baby. Aha, jeszcze jedno. Pan to się za gomułkę powinien przebrać. Gada pani, gada. Może jeszcze siusiu przed wyjściem? Nie, dziękuję, nie. A, to jedziemy. Dziękuję! Bardzo dziękuję! Zostaję do środy! Taka imprezka!